Cześć i czołem. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bransoletki na gumce z koralików. W tym celu należy przygotować koraliki w ulubionych kolorach. Opcjonalnie można też przygotować kółeczka, takie sprężynki metalowe do zawieszenia zawieszek lub jakichś chwościków, dekoracji. Do tego przydadzą się też nożyczki, klej sekundowy, oczywiście elastyczna gumka, na którą będziemy nawlekać koraliki. I możemy się brać do pracy. Do pomocy wziąłam sobie podkładkę, taką plastikową, w sumie pokrywkę od jakiegoś pojemnika i wysypałam na nie koraliki, żeby było mi je łatwiej nawlekać na gumkę w późniejszym czasie. Tak? I zaraz będziecie mogli to zobaczyć. I zaczęłam nawlekać ręcznie, że tak powiem. Po prostu brałam koraliki w dłonie i nawlekałam na gumkę. Ale było to żmudne. No jest to żmudne i czasochłonne. Ale można sobie pomóc z jakimiś tam trikami, sposobami. I w tym celu za chwilę zobaczycie, jak wezmę sobie zwykłą igłę do szycia ręcznego. Co prawda wybrałam taką cieńszą igłę, żeby mogła przejść przez koraliki. Ale z takim na tyle dużym oczkiem, żebym mogła nawlec gumkę. Widać tutaj na filmie, że z igłą nawlekanie idzie o wiele sprawniej i szybciej, dlatego polecam Wam ten patent. Oczywiście, jeżeli macie jakąś igłę do szycia pod ręką, można też wykorzystać igłę do nawlekania koralików, taką specjalną. One są bardzo długie i cienkie i mają dosyć małe oczka, więc nie zawsze elastyczna gumka przez to oczko przejdzie. No, ale warto próbować, może akurat będziecie mieć odpowiedni rozmiar albo sobie zamówicie w jakimś sklepie z takimi przydasiami do tworzenia biżuterii. Zawsze może się przydać taka igła. Teraz pokażę Wam pierwszy sposób na zawiązywanie gumki. Jest to taki, można powiedzieć, tradycyjny supełek, czy tradycyjny, taki po prostu prosty węzełek. Może nie jest on idealny, ale testowałam go na wielu bransoletkach i taki supełek się sprawdza. Co prawda, ja takie supełki jeszcze zabezpieczam klejem, co pokażę w dalszej części filmu. Zaprezentuję Wam też inny sposób na zawiązywanie gumki, który może jest bardziej trwały, mniej się rozwiązuje. No, dlatego warto, myślę, wypróbować oba rozwiązania i potem samemu po prostu sprawdzić na sobie, co nam się bardziej sprawdza, co nam się lepiej podoba i no.
kolejną bransoletkę z koraliku zrobiłam z chwyścikiem. Po prostu go gdzieś tam zawiesiłam między koralikami podczas nawlekania koralików na gumkę. I na filmiku możecie zobaczyć, jak zawiesiłam ozdóbkę. Po prostu przymocowałam do niej kółeczka sprężynki metalowe, które pokazywałam na początku filmu. I po prostu nawlekłam na gumkę. Potem dalej nawlekałam koraliki i kontynuowałam robienie bransoletki. Zamiast chwostu możecie wykorzystać ulubione zawieszki, jedną, dwie, trzy albo pierdyliard, ile wy tam wolicie, jakie bransoletki lubicie nosić. To od was zależy, jak finalnie będzie wyglądać wasza biżuteria, więc testujcie, próbujcie, róbcie tak, żeby wam się podobało przede wszystkim. Teraz pokażę wam kolejny sposób na wiązanie gumki. Jest on troszeczkę bardziej zawiły od tego pierwszego sposobu, przynajmniej moim zdaniem. Niestety na tych tutaj gumkach średnio to widać, dlatego w kolejnej scenie pokażę wam demonstrację na sznurkach, jak te końcówki gumek powinny między sobą przechodzić, żeby utworzyć mocny i ścisły supeł. Ja i tak zawsze te supełki zabezpieczam kroplą, dosłownie kroplą kleju, jakiegoś sekundowego, no żeby mieć pewność, że one się gdzieś tam nie rozwiążą podczas noszenia i nie będę gdzieś tam tych koralików musiała nosić. Nie będę musiała tych koralików zbierać z zerwanej bransoletki gdzieś na środku ulicy albo nie wiem, w kinie, tak? Spod foteli. I ważne jest, żeby na spokojnie sobie chwycić te końce gumek. Jakby samą tą gumkę, bazę naszej bransoletki i na spokojnie, delikatnie ściągać ten supeł, żeby się porządnie zacisnął. To zarówno w pierwszym, jak i w drugim sposobie wiązania. Jak gdy bransoletka jest już zawiązana, supeł jest gotowy, można sobie gotową biżuterię przymierzyć, zobaczyć, czy wszystko gra. I tutaj mam teraz demonstrację na sznurkach. Specjalnie użyłam różnych kolorów, żebyście mogli zobaczyć, jak te końce gumek powinny między sobą przechodzić. Co prawda no, na sznurkach łatwiej mi się to wiązało niż na drobnej gumce, ale mniej więcej chodzi tutaj o coś takiego.
gdy supełki już mamy powiązane, można przejść do zabezpieczenia tych wiązań z pomocą sekundowego kleju. Żeby to zrobić, wystarczy złapać za bransoletkę, delikatnie odciągnąć fragment gumki, na którym jest supełek, żeby przy klejeniu wkleił się nam tylko właśnie ten supełek, a nie cała bransoletka i żeby nam się tam gdzieś koraliki nie poszczepiały między sobą przez na przykład użycie zbyt dużej ilości kleju. I wystarczy naprawdę, dosłownie kropla, nie ma tutaj co przesadzać. Odrobina kleju na supełek, czekamy aż ten klej sobie wyschnie. Nadmiar można zetrzeć z pomocą tam ściereczki jakiejś miękkiej, czy nawet kawałka papierowego ręcznika kuchennego. Bransoletkę można odłożyć, żeby mieć pewność, że klej chwyci. To może być kilka minut, kilkanaście, a jak ktoś chce mieć taką naprawdę 100% pewność, że wszystko będzie ok, to nawet można zostawić to na cały dzień i dopiero wtedy odciąć końcówki gumek. No i to tyle. Klejenie supełków może być no, dość brudzącą i trudną czynnością, bo łatwo sobie pokleić palce. No i z tym warto się jednak liczyć, już podchodząc jakby do tworzenia tej bransoletek, że to się może zdarzyć. No i taki jest urok tworzenia biżuterii. Możemy sobie sami zrobić fantastyczne naszyjniki, spersonalizowane bransoletki czy jakieś fantazyjne kolczyki, ale często w parze z takimi pięknymi dziełami idzie to, że paznokcie kończą poobdzierane, pohaczone z odpryskami lakieru do paznokci. Jeżeli lubicie malować paznokcie, to się będzie zdarzać. I palce też od czasu do czasu mogą się skleić same ze sobą albo z koralikiem, ze sznurkiem. No. I tak to wygląda. Takie to jest życie na tej polskiej wsi. Posklejane i zabezpieczane supełki, gdy klej już jest w zupełności suchy, możemy delikatnie przeciągnąć, żeby te wiązania gumek schowały się nam w dziurkach od koralików. O ile dziurki w koralikach są na tyle duże, że te supełki uda się tam schować. W większości przypadków przy jakichś tam średnich i dużych koralikach zrobimy to bez problemu. No gorzej, gdy używamy jakichś tam malutkich, drobniutkich koralików czy jakichś bardzo małych kamieni naturalnych, bo one rzeczywiście mają na tle drobną dziurkę, że nic tam się już nie schowa, oprócz jednego przewleczenia gumki i na tym się kończy. Ale można spróbować, można to zrobić delikatnie. Jeżeli czujemy za duży opór, to nie ma co na siłę ciągnąć, bo może nam się po prostu zerwać gumka i będziemy musieli zrobić bransoletkę od nowa.
Jeszcze mała podpowiedź. W przypadku dużych, masywnych koralików nawlekam je na gumkę dwa razy. Znaczy nawlekam raz, potem drugi, przy czym mam wtedy dwa supełki, dwie osobne gumeczki i jest to takie no, pewnego rodzaju zabezpieczenie. Gdzieś tam przy noszeniu może się jedna gumka zerwać. Wtedy druga trzyma jeszcze te koraliki w kupie i nie musimy dzięki temu gdzieś tam tych rozsypanych koralików zbierać, tak? Możemy je potem sobie na spokojnie nawlec w domu na nową gumkę. No. Albo po prostu mamy pewność podczas noszenia, że bransoletka jest podwójnie zabezpieczona, będzie się wszystko trzymać i możemy bezpiecznie sobie taką biżuterię nosić. Mam nadzieję, że z pomocą filmiku uda Wam się stworzyć piękne bransoletki, które będą Wam służyć. To też fajny pomysł na prezent dla przyjaciółki, dla mamy, dla siostry. Ja tylko zachęcam do spróbowania. I po więcej pomysłów i jakichś inspiracji, porad odnośnie tworzenia zapraszam na blog Adik Tworzy. Do zobaczenia wkrótce!